Rozmowa Polskiego Radia 24. Dawno nie widziana, proszę państwa, w studiu, ani radiowym, ani telewizyjnym. Mirosława Stachowiak-Różecka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam panią poseł, witam państwa. Dzień dobry. Ho, ho, ho. Widziała pani tego człowieka, czy nie? Nie. Nie? Nigdy? Tego ho, ho, ho? Nie? No, nie. A co święty Mikołaj mówi? Ho, ho, ho? No, taki amerykański trochę. Nie. Nie? Nie. A kiedy pani przestała wierzyć w Mikołaja? No, nie pamiętam, ale właściwie tak prawdę powiedziawszy cały czas wierzę. Tak? Oczywiście. Ale on jest jakoś tam z jakiejś opcji politycznej, czy on jest apolityczny całkowicie? Nie, no myślę, że apolityczny, wierzę, to jest taki dzień, który przywraca, myślę, nie tylko dzieciom, ale również dorosłym taką, mówiąc zupełnie poważnie, radość, nadzieję, chwilę przyjemności, frajdy, wspomnienie dzieciństwa, przede wszystkim to przesłanie, żeby tym mniejszym, słabszym, biedniejszym, potrzebującym wsparcia pomagać. Nie tylko w tym dniu, ale przez cały rok. A jaki prezent by pani... Ważne przesłanie. A jaki prezent by pani dedykowała, czy nawet osobiście zaniosła kolegom z Platformy Obywatelskiej? Program. Albo przynajmniej w sensie... No, czasami muszę przyznać, że mam taką pokusę, bo ja marzę o tym, a rok wyborczy już właściwie ale się rozpoczął. Program, o którym byśmy mogli w końcu porozmawiać. No, żebyśmy zeszli z takiej agendy agresji, prawda, i ataków, i żebyśmy mogli podyskutować o tym, co dla Polaków ważne, wymienić się propozycjami, poglądami na te różne zagadnienia, które są istotne. Tego pragnę, więc naprawdę jestem gotowa ich w tym wspierać. Na początek mogę kupić zeszycik, w którym go w końcu zapiszą. No to pani pisze. W takim razie od razu na pierwszej stronie i wężykiem. Odsunąć PiS od władz. No i to jest właśnie brak programu. No a jeżeli na przykład koledzy z Platformy Obywatelskiej tak w listach do świętego Mikołaja sobie je zażyczyli i napisali, no to co wtedy? To myślę, że i święty Mikołaj nie posłucha. O, no, czyli trzeba się troszkę wysilić. Wie pan, trzeba się trochę wysilić. No, nie wiem, jaki u pana był zwyczaj u słuchaczy święto mikołajowe, ale w moich stronach były takie wielkopolskie tradycje, czyli trzeba było wieczorem przygotować buty, najlepiej duże kozaczki, prawda, żeby się dużo tych słodyczy i prezencików zmieściło, a więc jednak jakiś wysiłek trzeba było włożyć na wieczór przed przybyciem świętego Mikołaja, więc tu też trzeba włożyć odrobinę wysiłku, a zupełnie poważnie mówiąc naprawdę, warto dla Polaków, po to jesteśmy, po to nas wybrano, taką mamy rolę, rozmawiajmy o konkretach, o propozycjach, o programach. No to po prostu tego oczekują i naprawdę na spotkaniach takie sygnały płyną z różnych stron, więc z mojej strony ja deklaruję i będę się starać, aby ten rok wyborczy jednak był pod hasłem merytorycznych propozycji. Niewykluczone, że rąbka tajemnicy tego programu wyborczego Platformy Obywatelskiej uchylił kilkadziesiąt minut temu pan poseł Kulasek z Nowej Lewicy, który powiedział o tym, że Platforma, i to jest warunek wejścia Nowej Lewicy do koalicji z Platformą Obywatelską, będzie musiała przywrócić emerytury ubeckie. No właśnie. No. No i jakże mam to skomentować? No dla mnie to jest... No tak by, no sami sobie piszą program. Jeżeli z takimi propozycjami pójdą do wyborców, to nie sądzę, żeby przyniosło im to dużą popularność i poparcie, ale to jest oczywiście ich sprawa. Ja uważam, że jest naprawdę wiele tematów w trudnym czasie, po trudnym czasie, po pandemii, w czasie wojny. Naprawdę mamy wiele, wiele tematów i zagadnień, o których warto rozmawiać z Polakami, pisać na ten temat programy. Możemy się różnić i o tym dyskutować, ale takie właśnie zawijanie kijem Wisły, powrót do czegoś, co było, obiecywanie jakichś dziwnych rzeczy, jak powrót do emerytur, które w mojej ocenie kategorycznie jasno powtarzam i mówiliśmy o tym, powinny być zabrane i będziemy to stanowisko w czasie kampanii wyborczej na pewno podtrzymywać. No strachy na lachy, nie warto. To dalej będę to kontynuował wątek mikołajowy, bo on jest niezwykle ważny. Pani z Wielkopolski pochodzi, mieszka na... No nie do końca, zwyczaje były wielkopolskie, bo mój tato był z Wielkopolski, natomiast mama to Wołyń. Także trochę się te tradycje świąteczne zwłaszcza różnią, mieszają pięknie, no tak, prawda, był, uzupełniają. Był Mikołaj czy był gwiazdka? Nie, no 6 grudnia był Mikołaj, natomiast Boże Narodzenie prezenty przynosiły aniołki i gwiazdki. O, pięknie. No. Tak to wyglądało. Czy w takim razie nasza reprezentacja narodowa piłki nożnej, rzecz jasna, powinna dostać od Mikołaja premię w wysokości 30 milionów złotych? Myślę, że nie.
Nie forma premii, nagrody za granie w takim wymiarze, że oto prawda wracają, dziękujemy bardzo, dostajemy pieniądze. Myślę, że jest to i powinno być to okazją i zdaje się, że tak właśnie też to rozumie rząd i sam premier Mateusz Morawiecki, że musimy i warto rozmawiać o tym, no bo po raz kolejny niestety zawody obnażają znowu jakieś słabości, braki i warto jednak marzyć i żeby do tych marzeń dążyć i je spełniać, również planować tą politykę sportową także, a więc warto inwestować w sport, warto myśleć o tym, żeby sport wspierać finansowo, żeby zwłaszcza młodzi ludzie, młodzież i dzieci jak najszybciej były zaopiekowane, mogły w nim uczestniczyć, więc propozycje utworzenia funduszu wsparcia dla rozwoju sportu, tak, natomiast bezpośrednie premie dla piłkarzy, myślę, że nie i myślę, ale że ten pogląd no? podziela... z grupy z drugiej myślę, strony. To że się ten wydarzyło pogląd pierwszy podziela raz po też, prawie podzielają latach. Też Polacy, ale powiem też, dlaczego to może być moim zdaniem kontrowersyjne. No bo akurat piłkarze i piłka nożna to sport, który w tym wymiarze indywidualnym niesie za sobą duże profity finansowe. Natomiast jest wiele takich, których tego właśnie brakuje. Więc myślę, że naszym zadaniem tych, którzy jakoś aspirują politycy, aspirują do kreowania również tej polityki, i musimy pamiętać o tym, żeby to także było sprawiedliwe. Pani poseł, żeby to nie wspierać jest troszeczkę... wszystkich, a nie tylko piłkę nożną. No tak, ale to się tak nie da do końca. Wie pani, wszystkich wspierać i to jeszcze pojednakowo. Z całym szacunkiem dla różnych grup zawodowych, ale na pewno lekarze, z całym szacunkiem dla lekarzy, nie zagrają tak jak reprezentacja, która żyje właśnie z kopania piłki i kopie tę piłkę, czy w polskich klubach, czy w klubach zagranicznych. No, no i? No i zmierzam do tego, że na przykład podczas meczu z Arabią Saudyjską to byśmy wszystko im dali, tak? Mecz się zakończył, przegrali, bo przegrali finalnie z Argentyną, no to byśmy już im nic nie dali. No takie trochę nie fair, no. Żeby była sprawa jasna, ja nie jestem fanem piłki nożnej. Nie wiem, czy fair, czy nie fair. Wyrażam swój pogląd, zapytał mnie pan, czy tak to powinno być zakończone i takie powinny być podziękowania za tę walkę, która w tym sezonie i na tych mistrzostwach się odbyła. Powtarzam, warto pomyśleć o premii, o wsparciu, natomiast nie za bardzo ja bym szukała takiego rozwiązania w sprawie premii i nagród, że byłoby to dosłownie wydanie pieniędzy na konkretne nagrody indywidualne dla oni żyją z kopania piłki, tak jak, no, nie wiem, szef żyje żyją. Z naprawy butów na ale przykład. Panie redaktorze, tak no chyba nieźle żyją. Z kopania piłki. Nieźle żyją, zresztą no jeśli tak, ja rozumiem spontaniczność, nasza radość i wszyscy kibicowaliśmy, przyglądaliśmy się temu, ale niech to będzie dobrym momentem, żeby jednak rozmawiać o tym, jak rozwiązywać tego rodzaju sytuacje, również wsparcie i być może premie, również indywidualne, nie tylko w piłce nożnej, ale również w innych sportach na przyszłość i żeby to było jakoś po prostu uregulowane, żeby była i przyświecała temu jakaś myśl, strategia, którą będziemy po prostu konsekwentnie wdrażać, kontynuować. Myślę, że spontan i spontaniczne decyzje w tej sprawie to też niekoniecznie. Koreańskie czołgi armatochaubice dziś dotarły do Gdyni. O, no i wspaniale. No nie wspaniale. Ja właśnie nie jestem takim entuzjastą, czy optymistą. Ja bym się cieszył, gdybyśmy Stalową Wolę rozbudowali na przykład. No tak. I gdybyśmy sobie to budowali i tworzyli tutaj na miejscu, a nie kupowali z zewnątrz. Tym bardziej, że podwozie notabene to jest właśnie koreańskie, natomiast cała reszta to jest już Polska. No tak, tu w tej sprawie się z panem zgodzę, ale jakby polityka, czy ta gałąź gospodarki związana z produkcją broni, to też jest gałąź, którą rozwijamy, wspieramy w tej sprawie, jak pan wie, też były zaległości, podobnie jak w ogóle z inwestowaniem w wojsko i w armię. No i te zaległości konsekwentnie nadrabiamy. Niestety wojna na Ukrainie, niestety ona jest i dzieje się na naszych oczach. Dzielni Ukraińcy się bronią, ale unaoczniła nam jedną rzecz, że to wsparcie polskiej armii musi być jeszcze szybsze i jeszcze droższe. No po prostu musimy się uzbroić, ten sprzęt musi być dobry, nowoczesny i musi być szybko. A więc oczywiście zgadzam się z panem, warto oczywiście wspierać również tą gałąź gospodarki i inwestować, abyśmy sami mogli produkować dla siebie broń, ale to też wymaga czasu, a sam pan sobie zdaje sprawę, myślę, że słuchacze też, że tego czasu mało i musimy korzystać z każdej możliwości, żeby nasza armia polska była uzbrojona i żebyśmy po prostu byli w stanie w razie zagrożenia bronić się sami. Czy to będą czołgi i karabiny wyprodukowane w Polsce, czy zakupione, po prostu musimy je mieć. Dzisiaj Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej, mówi, że no to fajnie, że zrobiliście te zakupy, tylko szkoda, że tak późno.
Nie, no bardzo lubię te mądrości wypowiadane przez kolegów z opozycji, więc w takim razie, jeśli pan pozwoli, dosłownie trzy najważniejsze fakty w postaci konkretnych liczb. Na przykład likwidacja jednostek wojskowych, zwłaszcza na wschodzie Polski, była faktem w czasach Platformy Obywatelskiej i koalicji z PSL-em. Jeśli chodzi o nasze rządy, to mamy utworzenie 5 kolejnych jednostek wojskowych na ścianie wschodniej. Gdy idzie o budżet dla polskiej armii, no to w 2023 mamy szansę osiągnąć 3% PKB, w sumie 130 miliardów złotych. Na przyszły rok jest zaplanowane 98 miliardów złotych, plus jeszcze środki około 30-40 miliardów na zakupy uzbrojenia dodatkowo. No to są konkrety. I liczebność wojska, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, w czasach rządu PO-PSL 100 tysięcy, w naszych czasach dziś, w tym roku mamy już 145 tysięcy i plany, aby w przyszłym roku zwiększyć liczebność armii o 20 tysięcy, nie wliczając w to Wojsk Obrony Terytorialnej. To są konkrety, to są naprawdę działania bardzo konkretne, szybkie, wymagają inwestycji, wymagają środków, robimy to konsekwentnie, to ja a ta krytyka, liczę. Prawda, że za powoli, że za wolno, że coś, no prosta odpowiedź, no to 140. Trzeba było nie likwidować polskiej armii, trzeba było nie likwidować jednostek wojskowych. Panie redaktor, nawet patrioty mogliśmy mieć, a ich nie przyjęliśmy w 2011 roku, bo przypomnę, były prawda? Za symboliczne no euro właśnie, i wyszło za no właśnie, no właśnie. No właśnie, dlaczego my wtedy tych patriotów nie wzięliśmy? Ale to nie jest pytanie do mnie. No ale w ogóle tego pytania nie było w przestrzeni publicznej przez lata. No właśnie. No właśnie, dlaczego go nie było? No to ja, panie redaktorze, bardzo proszę, na pewno będzie pan miał okazję zapytać kolegów z Platformy Obywatelskiej o to. Chętnie również usłyszę odpowiedź. No dobrze, to teraz wspólnie liczymy. 140 tysięcy plus 20 to jest 160, tak? Tak jest. A armia ponoć liczebność ma wynosić 300 tysięcy. I tak patrzę i słucham, to za bardzo się ludzie nie garną do wojska teraz. Garną się. A, nieprawda, panie redaktorze. No to gdyby się garnęli, to już byśmy mieli 300 tysięczną armię. Nie, no ale to właśnie porównujemy te liczby, garną się. Zwłaszcza, moim zdaniem, naprawdę możemy wszyscy patrzeć z dumą na obronę terytorialną, bo myślę, że nie ma w Polsce człowieka, i spoglądam na pana, bo ciekawa jestem, czy pan też takiego zna, spośród swoich znajomych, ludzi, których po prostu pan spotyka, zna, koleguje się, spędza czas, czy wśród tych osób, również w naszym wieku, nie znaleźli się tacy, którzy po prostu jednak zdecydowali się, żeby do obrony terytorialnej wstąpić. To się dzieje, to ma miejsce i to jest naprawdę fantastyczne. Zresztą na ścianie wschodniej statystyki mówią, że ten trend jest jeszcze silniejszy, tak, że jest jeszcze więcej. Ja jestem dumna, że we Wrocławiu na zachodzie również to ma miejsce. Mirosława Stachowiak-Różecka. Bardzo dziękuję pani, dziękuję państwu. Do usłyszenia.